Znacie ten teledysk George'a Michaela Last Christmas? Właśnie dzięki temu teledyskowi ja zawsze chciałam nauczyć się jeździć na nartach. Wprawdzie zaczęłam dopiero około 40 roku życia, trochę późno, no ale dobra tam. Ale wiecie, zawsze sobie myślałam, gdzie oni to nagrywali, gdzie oni to nagrywali, takie fantastyczne miejsce. I wiecie gdzie? Saswi. Saswi leży bardzo blisko Zermatt, można by powiedzieć tuż za górką. Jest malowniczo usytuowane, na wysokości prawie 1800 metrów nad poziomem morza, bez 2 metrów dokładnie. I ma tylko 1600 mieszkańców według ostatniego spisu, malutko co nie? I chyba w tym tkwi cały urok tego przepięknego miasteczka, taka malutka perełka. Tu też obowiązuje zakaz pojazdów spalinowych, ale swoim samochodem podjedziemy pod samą granicę miasta, gdzie znajdują się duże parkingi, podziemne i naziemne. Wszystko w rozsądnej cenie. Z parkingu można spokojnie dojść na nogach do pierwszego wyciągu, a stamtąd już zaczyna się prawdziwy raj dla narciarzy. Niedźwiedź odkrył tutaj takie trasy, że naprawdę nie można go było stamtąd ściągnąć. Ale ja dziś odpuściłam sobie narty, bo chciałam bliżej przyjrzeć się i pospacerować na spokojnie po tym pięknym, bajkowym miasteczku. Bez dwóch zdań, to jest właśnie to, czego ja szukałam. Prawdziwy Winter Wonderland. Naprawdę jest cudownie, prawda? Podoba Wam się? Słuchajcie, na żywo to wszystko wygląda jeszcze lepiej. Jest pięknie, jest cicho, jest spokojnie, malutko ludzi, fajne małe domki, takie chodniczki, które prowadzą tylko do Twojego domku. No żyć nie umierać, bajka. Po prostu jak kogoś stać tutaj przyjechać, to przyjeżdżajcie. No niestety, tylko tyle mam z tego pięknego miasta. Mój telefon wkrótce popełnił samobójstwo. Podłączył się do takiej super nowej ładowarki, zrobił takie bzz, pyk i było po telefonie. Całe szczęście, że staram się w miarę regularnie ściągać z telefonu wszystkie pliki, które wszystko co nagrywam. Ale wiecie, no okazało się, że wszystko jednak się tam nie zgrało. No, dobrze, że coś tam ocalało, a wszystko inne pozostaje w mojej głowie i mam nadzieję, że jak pojedziecie sami, to będziecie mogli zobaczyć wszystko. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i do następnego odcinka.